Dzień dobry, dziękuję za takie miłe zapowiedzenie. Ja nie wiem, co tutaj mógłbym dodać po tym, że początki kina w Japonii są rzeczywiście bardzo fascynujące ze względu na to, że pewne rzeczy, które tam się działy, działy się w sposób podobny do tego, co działo się na Zachodzie, a pewne nie. I temu dzisiaj poświęcimy troszkę uwagi. Prezentacje, prelekcje nazwaliśmy sobie pierwsze dekady w kina w Japonii. Pretekstem zaś do naszego spotkania, jeśli można tutaj mówić o pretekście, jest projekcja filmu Złodziejaszki. Nie niemego, jak Państwo widzą po roku, tak 2018, ale w pewien sposób mocno zakorzenionego w tradycji japońskiego kina, a konkretnie pewnego gatunku, typu filmów, podgatunku zwanych shomingeki. Są to filmy, które opowiadają głównie o życiu rodzin, zazwyczaj z klasy niższej, średniej. W tym przypadku bohaterów mamy troszkę innych, ale o tym się przekonamy już podczas seansu. Natomiast pozwolę sobie zacząć od takiej uwagi, że kino japońskie chociaż zaistniało bardzo wcześnie, ponieważ jest to kinematografia, która rozwijała się w zasadzie od końca XIX wieku, to w takiej świadomości społecznej zaistniało dopiero w latach 50. XX wieku za sprawą przede wszystkim tego filmu Rashomon, filmu Akiry Kurosawy. Tenże film zwrócił uwagę zachodniej tak zwanej widowni i krytyki na ten rejon świata, co do którego wcześniej sądzono, że no tam się jakieś filmy kręci, ale no robi się je tak naprawdę do lokalnej widowni. To nie jest szczególnie wartościowe z perspektywy zachodnich odbiorców. Tak uważano, tutaj mamy kwity na to, bowiem Arthur Knight opisywał właśnie tak tę sytuację, że wyświetlono ten film, no i się okazało, że tam się dzieją ciekawe rzeczy, nie jest tak jak sądzono wcześniej. Lata 50. to jest w ogóle taka dekada sukcesów Japonii na międzynarodowych imprezach filmowych. Zaczyna się od tego Rashomona, który dostaje Złotego Lwa i Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Później mamy Opowieści księżycowe Kenjiego Mizoguchiego, Srebrny Lew, Brama piekieł, Kinugasy, Złota Palma, znowuż Srebrny Lew dla Siedmiu Samurajów. I tak sobie przez tę dekadę to kino japońskie zyskiwało popularność, przy czym to zazwyczaj były filmy osadzone w realiach historycznych. Współczesnych filmów, czyli takich, których akcja rozgrywa się w współczesności, na Zachodzie raczej nie wyświetlano wiele. Przed latami 50. wyglądało to natomiast tak, że te filmy japońskie praktycznie rzecz biorąc nie docierały na szeroko rozumiany Zachód. Jeśli już tak się działo, to zazwyczaj docierały do takich specyficznych kin w dzielnicach, w których sobie żyły japońskie diaspory. Te filmy były wyświetlane zazwyczaj bez napisów w języku państwa, w których się te kina znajdowały. Więc szeroka widownia, czy nawet szersza widownia zachodnia na nie nie chodziła, nie miała możliwości ich poznać, poza takimi nielicznymi wyjątkami, bo co jakiś czas, ale to w ramach ciekawostki, sprowadzano takie filmy na rynek brytyjski, na rynek amerykański, niemiecki był tutaj dosyć istotny i co ciekawe, pierwszy przegląd kina japońskiego pojawił się w Związku Radzieckim w 1929. W formie też ciekawostki, bo jesteśmy w Polsce, dodam, że do Polski w okresie międzywojennym dotarł jeden, słownie jeden japoński, w pełni japoński film, Jakichi Drwal. Z perspektywy japońskiej produkcji filmowej, jedna z setek produkcji, które tam co roku wypuszczano, w Polsce reklamowano go w sposób uroczy jako arcydzieło produkcji japońskiej, najlepszy film, najgenialniejszy aktor świata, chluba cesarskiego teatru w Tokio, Jakichi Iwata. Ten aktor miał być taką postacią, tylko że on w żadnym takim teatrze nie występował, ale no, tak wyglądała reklama w tamtych czasach, że kto to sobie takie rzeczy mógł sprawdzić, prawda? Z perspektywy takiego dochodzenia, poznawania, że tak się wyrażę, kina japońskiego, bardzo istotnym problemem jest to, że z tego wczesnego okresu kina, filmów zachowało się niewiele. O ile w perspektywie powiedzmy światowej możemy mówić o tym, że do naszych czasów dotrwało w formie cząstkowej bądź kompletnej od 10 do 20 filmów z okresu kina niemego w perspektywie globalnej, to w przypadku Japonii tych filmów sprzed 1946 roku zachowało się niespełna 10%. Tutaj widać na wykresie dzisiejszego Narodowego Archiwum Filmowego, wówczas jeszcze Narodowego Centrum Filmowego, jak przedstawiają się proporcje zachowanych, niebieskie, do zrealizowanych filmów w różnych dekadach. Bardzo mało, więc jak się okazuje, takie spisanie, opowiedzenie, poznanie historii kina japońskiego musi się zasadzać troszkę na innym podejściu niż na lekturze filmów. Więc jeśli Państwo będziecie mieć okazję obejrzeć sobie jakiś wczesny, niemy film japoński, no to zachęcam bardzo, bo takie możliwości pojawiają się zdecydowanie rzadko. I z punktu widzenia takiego myślenia o tym, co właściwie się wydarzyło na początku tej bytności, istnienia, zaistnienia kina w Japonii,
bardzo ważne jest odwołanie się do pewnego kontekstu historycznego, który znacząco wpływał na to, w jaki sposób filmy chociażby były reklamowane, jak o nich myślano. To będzie taka ekspresowa przebieżka w 5 akapitach po historii Japonii. Na początku XVII wieku w Japonii wprowadzono taką restrykcyjną politykę izolacji, zakokurei, zamknięty kraj, co oznaczało, że Japonia utrzymywała kontakty bardzo ograniczone z resztą świata. Z Europy wchodzili w grę tylko kupcy holenderscy, którzy mieli prawo przebywać tylko i wyłącznie na takiej sztucznej małej wyspie Dejima. Ta polityka była utrzymywana przez ponad 2 wieki. W połowie wieku XIX do brzegów Japonii przybyły tak zwane czarne okręty dowodzone przez komodora Matthewa Sipperego, które to wymusiły otwarcie Japonii na świat, tak, zaprzestanie tejże izolacji, co doprowadziło do radykalnych przekształceń politycznych. Wówczas doszło w latach 1868-1869 do wojny domowej między stronnictwem cesarza i szoguna, czyli takiego powiedzmy władcy wojskowego. Zwyciężyło stronnictwo cesarskie. Cesarz stał się taką już nie tylko formalną, ale faktycznie głową Japonii. I wówczas na arenie politycznej zaczęło odgrywać bardzo istotną rolę taki pęd do modernizacji, do stworzenia silnej armii i osiągnięcia przez Japonię takiej pozycji istotnej na arenie międzynarodowej. I tutaj nam wkracza film, bowiem film, jakkolwiek to może wydawać się dziwaczne, odegrał tutaj dość istotną rolę. Mianowicie on został wpisany w taki dyskurs cywilizacji oświecenia i sloganu opuścić Azję, wejść do Zachodu. Oznaczało to, że film miał pozwolić Japończykom poznać świat poza granicami Japonii, no i przy okazji w jakiś sposób zmodernizować. Jednocześnie istotnym elementem tego funkcjonowania sobie japońskiego kina wczesnego było to, że choć film był medium świeżym, czymś nowym, co dopiero zaistniało w Japonii, to w Japonii od dawna istniała taka kultura miejskich atrakcji, rzecz, która się może kojarzyć Państwu z tematami poruszanymi na wcześniejszych spotkaniach, z czego najistotniejszą rolę odegrało takie zjawisko jak misemono. To był taki termin parasol, powiedzielibyśmy szerokozakresowy, stosowany w odniesieniu do różnych takich praktyk wystawienniczych i performatywnych, które prezentowano sobie w takich często na prędce skreconych stoiskach, budkach. Tu mogą Państwo sobie na drzeworycie z XIX wieku zobaczyć Mozrygoku w Edo, gdzie po przejściu mostu trafiało się takiego centrum różnorakich atrakcji. Te atrakcje były różnorakie w tym sensie, że pokazywano tam na przykład sztuczki akrobatyczne, jakieś pokazy oratoryjne, ale również pokazy zwierząt zagranicznych albo zachodnich technologii. Jedną z takich powiedzmy a la cyrkowych, jakbyśmy szukali kontekstu nam bliższego, atrakcji, jakie prezentowano wówczas, to była na przykład luneta czy maszyna rentgenowska, gdzie ludzie sobie mogli podejść do maszyny rentgenowskiej i zobaczyć, jak wyglądają kości, na przykład ludzkie, które się tam ukażą po skorzystaniu z tej maszyny. No i było różnorodnie, tak jak mówiłem, akrobatyka, ale jednocześnie były też pokazy dużo bardziej skomplikowanych umiejętności. Tutaj mamy ilustrację, w sumie reklamową pokazu pewnej kurtyzany, która nie miała rąk, więc wszystkie czynności wykonywała za pomocą stóp. Widzą Państwo, co tutaj sobie robiła, między innymi strzelała z łuku i tak dalej. Więc to wchodziło w zakres takich atrakcji. Tutaj ulotka reklamująca małpi teatr, co polegało na tym, że małpki odgrywały sceny z teatru kabuki poprzebierane za ludzi. To była jedna z tych atrakcji. Inne atrakcje, na przykład tutaj odmalowany pokaz Lamparta, co polegało na tym, że pokazywało się Lamparta i mówiło, to jest Lampart, znaczy to jest zwierzę, które u nas nie istnieje i jak widać wrzucano mu tam, to jest dosyć makabryczne, szczerze mówiąc, kury, żeby je sobie jadł w ramach pokazu. Innymi istotnymi rzeczami, które wówczas prezentowano, były tak zwane pudła perspektywiczne, czyli takie aparaty, które działały na tej zasadzie, że można było sobie zajrzeć przez soczewkę umieszczoną na jednej ze ścian takiego pudła, albo prostego, albo już bardzo ładnie zdobionego, i tam były prezentowane różne obrazy. Zazwyczaj chodziło o wywołanie takiego wrażenia głębi za pomocą perspektywy. Prezentowano tam różne rzeczy, bo to słowo różne tutaj nam powróci w kilku wariantach, ponieważ mieliśmy tutaj rzeczywiście do czynienia z czymś, co można by określić mianem widowisk różnorodności. Bardzo zróżnicowane treści były w ramach tych pokazów prezentowane. W przypadku pudła perspektywicznego to na przykład sekwencyjne opowieści, takie narracyjne na podstawie jakichś legend, ale też chociażby jakieś widoki z zagranicy, co będzie dosyć istotne w kontekście kina. Tutaj kolejna rzecz byłaby ważna też z perspektywy takiej
protofilmowej. Mianowicie prezentowano również latarnię czarnoksięską, która, jak być może Państwo wiecie, była taką bardzo prostą formą projektora. Polegało to na tym, że mieliśmy soczewkę, źródło światła i wsuwano do tejże latarni takie slajdy, obrazki, które były rzucane na ścianę. I w kontekście japońskim latarnia magiczna funkcjonowała na dwa sposoby. Ta, która trafiła w latach 70. XVIII wieku, została zaadoptowana do takich pokazów rozrywkowych, zwanych utsushie. One miały charakter narracyjny. Te latarnie, zwane furo, były bardzo lekkie, więc operatorzy ich mogli poruszać się za ekranem i każdy przejmował sobie latarnię zawierającą slajdy z jakimś elementem obrazu. Więc można było sobie za pomocą kilku operatorów takich aparatów odtworzyć historyjkę z ruchomymi ludźmi, którzy się po prostu poruszali, występowały tam efekty zmian, transformacji i tak dalej. Druga rzecz, latarnia bardziej zaawansowana, która trafiła już do Japonii również w latach 70., ale tym razem XIX wieku, nazywano ją gento i ją wykorzystywano do takiego procesu, powiedzielibyśmy, edukacyjnego. Więc ta sama idea, podobna technologia, w tym, że tutaj w wariancie prostym, tutaj w wariancie bardziej zaawansowanym, była stosowana do dwóch różnych celów, które bardzo wyraźnie sobie japońska widownia wówczas rozdzielała. I w końcu trafia do Japonii, proszę Państwa, film, technologie filmowe i te technologie filmowe trafiają bardzo szybko, bo o ile ten kinetoskop, czyli to urządzenie do oglądania sobie filmów przez jedną osobę, premierę swoją miał w maju 1893 roku w Nowym Jorku, to do Japonii trafił w listopadzie 1896, po trzech latach. Ale kinematograf braci Lumière premierę miał, tutaj upraszczam, ale powiedzmy, że w grudniu 1895 roku i do Osaki, do Japonii trafił nieco ponad rok później. A witaskop, czyli znowuż ta technologia sygnowana nazwiskiem Edisona, miała premierę w kwietniu 1896 roku w Nowym Jorku, do Japonii trafiła już w lutym 1897 roku. Więc to nie jest tak, że technologia filmowa trafiła do Japonii z jakimś wyraźnym opóźnieniem w stosunku do Zachodu, jak na przykład to miało miejsce w przypadku Korei. Ona została bardzo szybko zaadaptowana. I wcześniej nawet, proszę Państwa, pojawiały się wzmianki o tym, zanim ta technologia zaistniała w Japonii, że na Zachodzie mają taką technologię, która pozwala wprawić w ruch fotografię. I pierwsze wzmianki o niej pojawiły się już w 1890 roku, o takich eksperymentach, a później, zwłaszcza w momencie, w którym te różne technologie filmowe zawitały do Japonii, wzmianki pojawiały się w prasie. Tutaj gazeta Yomiuri Shimbun demonstruje, jak wyglądały pokazy witaskopu w Nowym Jorku. Jeśli Państwo nie mieliście styczności z prasą japońską z tego okresu, a obraz wygląda znajomo, to prawdopodobnie gdzieś tam z tyłu głowy macie Państwo ten obraz, czyli plakat reklamowy stworzony na potrzeby tych pokazów nowojorskich. Ta japońska ilustracja jest jego adaptacją. I te urządzenia trafiają do Japonii bardzo szybko, sprowadzają je różne osoby. Kinetoskop sprowadził sobie Shinji Takahashi, witaskop sprowadzili niezależnie od siebie Saburo Arai i Waichi Araki i kinematograf dla nas najważniejszy sprowadził Katsutaro Inabata. To byli, w zasadzie wszyscy z nich byli przedsiębiorcami, a nie ludźmi z branży rozrywkowej. Shinji Takahashi na przykład handlował głównie prochem i bronią, a Katsutaro Inabata był prominentnym przemysłowcem z branży tekstylnej. Oni wpadają na pomysł, żeby te technologie zaprezentować i tutaj słowo technologie jest kluczowe, ponieważ z ich perspektywy główną atrakcją pokazów, przynajmniej początkowo, to była sama aparatura, za sprawą których wprawiono w ruch fotografię, można tak powiedzieć, jak sądzę. Natomiast sama treść tych ruchomych fotografii Katsudo Shashin miała znaczenie, powiedzmy, w pewnym sensie marginalne. Tu mogą sobie Państwo zobaczyć reklamę pokazów kinetoskopu z 1896 roku. Mamy kinetoskop, czyli ten aparat do wyglądania filmu. Tutaj sobie jedna osoba zagląda. Obok niej stoi ktoś, kto jej tłumaczy, co w zasadzie się dzieje i to będzie bardzo ważna instytucja dla wczesnego japońskiego kina, a tutaj już mamy fantazję ilustratora, bo nam demonstruje fragment oglądanego jakiegoś filmu z pokazami najwyraźniej kowbojów, czy kogoś ten deseń. I ten aparat kinetoskop w Japonii pojawia się, jak mówiłem, w 1896 i bardzo szybko znika. W Japonii nie wykształciła się taka tradycja jak salony kinetoskopowe, znane chociażby w Stanach, więc niespełna rok o kinetoskopie już tam niespecjalnie pamiętano, a nie pamiętano z tego względu, że pojawiły się te aparaty, które pozwalały na doświadczenie takiego zbiorowego oglądania filmów. Tutaj ilustracja
z pokazów z kwietnia 1897 roku. Jak Państwo widzicie, tutaj ludzie sobie oglądają siedząc na ziemi i mamy coś, co wygląda jak scena i w istocie jest sceną, ponieważ zazwyczaj wówczas filmy wyświetlano w miejscach, gdzie odbywały się chociażby pokazy teatralne. Katsuhiro Inabata, ten przemysłowiec z Kioto, z branży tekstylnej, on miał przyjemność, proszę Państwa, poznać w życiu braci Lumière ze względu na to, że w młodości został wysłany na stypendium do Francji i pobierał nauki, jak to się ładnie mówi, między innymi na Politechnice Lamartinière, na której uczył się Lumière. Tam go poznał i kiedy w 1896 roku pojechał sobie do Francji, tenże Inabata odwiedził Lumière'a, ten mu pokazał kinematograf i Inabata kupił tam. No, historycy mają pewne wątpliwości, ale od 3 do 6 kinematografów i filmy. I jak on po latach opowiadał o tym, co go właściwie skłoniło do tego, żeby te filmy zaprezentować, to on jako taki poważny biznesmen, to nie mógł powiedzieć, że chodziło o jakąś rozrywkę, tak, że filmiki są fajne i w ogóle super się ogląda, tylko właśnie wpadł ten taki dyskurs cywilizacji i oświecenia, że byłem przekonany, że jest to najodpowiedniejsze urządzenie do zaprezentowania w naszym kraju współczesnej zachodniej kultury. Prezentacja miała polegać na 2 ściśle powiązanych ze sobą procesach. Z jednej strony pokazywano tę technologię, która miała inspirować Japończyków, a przy okazji filmy miały być efektywnym i przystępnym sposobem zdobycia wiedzy o odległych miejscach, ludziach i zwyczajach. I naprawdę, jak się poznaje te materiały reklamowe z tamtego okresu, to one na poziomie konceptu wydawać się mogą kuriozalne. Na przykład zachęcano ludzi do tego, żeby ściągnęli swoich rodziców na pokazy filmowe, żeby starsze pokolenie przekonało się, że ci ludzie z zachodu to nie są jakieś diabły barbarzyńcy, tylko że tam jest cywilizacja i to taka nawet całkiem fajna. Więc na poziomie retorycznym się do tego odwoływano, prezentowano film jako kolejne osiągnięcie technologiczne. Tutaj reklama prasowa wczesnych pokazów, w której głoszono, że telegraf w jednej chwili pokonuje odległość 1000 ri. Ri to jest jednostka miary nieco poniżej 4 km. Elektryczność na zawsze przepędziła mrok nocy. Fonograf, choć nie jest człowiekiem, wydaje z siebie głosy i przemawia. Fotografie nieruchomych osób wywołują wrażenie, jakby te miały zaraz zacząć się ruszać i tańczyć i tak dalej, i tak dalej. I w końcu pojawia się pan Edison, który sprawia, że one faktycznie tańczą, ruszają się i tak dalej. Więc mamy tę myśl, że to jest kolejny z tych wielkich wynalazków tej nowej, wspaniałej epoki, która trafia do Japonii wraz właśnie z importem tejże technologii. I co tam sobie w zasadzie Japończycy oglądali? Ano różne rzeczy, na przykład dragonów przekraczających oceanę, tramwaj wodny na Wielkim Kanale w Wenecji, lwa w londyńskim ogrodzie zoologicznym i tak dalej, więc te bardzo takie widoki krótkie, które miały im pokazać, jak wygląda w ogóle ten świat poza granicami Japonii. Wówczas zaistniała na gruncie japońskim taka instytucja, taka funkcja filmowa zwana Benshi, alternatywnie Katsuben. Chodziło tutaj o osobę, która stała, w zasadzie tak jak teraz, ja jestem takim bęszy, tylko nie oglądamy filmu, tak? Że wyświetlany był film na ekranie, a obok sobie stał jakiś mężczyzna, zazwyczaj bardzo rzadko kobieta, który to opowiadał, co widzimy na ekranie. Z naszej perspektywy to może być takie redundantne, że no przecież widzimy, co się dzieje na ekranie, ale chodziło o to, że taka osoba po pierwsze wyjaśniała ludziom, jak działa ta cała technologia filmowa i co tam w zasadzie widzimy. No bo założenie było takie, że pokazuje się ten odległy świat, którego Japończycy nie znają, więc trzeba im czasem pewne rzeczy wyjaśnić. Więc zakładano, że Benshi będzie takim człowiekiem, który będzie miał pojęcie w ogóle, co jest pokazywane i wyjaśnia jakieś niuanse kulturowe i tak dalej. W praktyce no, bywało różnie, bo mamy takie świadectwa narratorów, którzy się zacinali i mówili, w sumie ja też się często zacinam, jak pokazuję coś tutaj, więc mogę się zidentyfikować, ale że to jest Napoleon, Napoleon jest Napoleonem i tak dalej. Albo opowiadali straszne bzdury, no bo kto ich w zasadzie mógł tam sobie sprawdzić. I te pierwotne funkcje wyjaśniania tego, co się widzi, wraz z upływem czasu straciły na znaczeniu i weszły bardziej intensywnie te funkcje związane z dziedzictwem szeroko rozumianych sztuk performatywnych japońskich. Mianowicie taki Benshi komentował, co się dzieje na ekranie, dodając na przykład własne uwagi w zakresie tego, co można sobie obejrzeć. I niektórzy Benshi, jak się czuli zbyt pewni, bo też się tak zdarzało, bo oni mieli status nieraz gwiazdorski, wyższy niż gwiazdy filmowe, to na przykład komentowały zgryźliwie film, który się nie podoba. Więc ludzie płacili za obejrzenie filmu, a Benshi stał i mówił, że jest to strasznie głupia sytuacja, jest to, co się dzieje na ekranie. Jednocześnie oni na przykład robili taki ala dubbing, tak, modulując swój głos,
Jeśli występowali sami, bo czasami występowali w zespołach i wcielali się w te postaci, które coś mówiły na ekranie. Jednocześnie uprawiały taką właściwą narrację, nie dubbing, czyli dodawały opowieść. Na przykład pięknym językiem się posługując, mówili Banshee o uczuciach postaci, które no, te postacie miały sobie istotnie odczuwać. Z tego też względu branża japońska była filmowa krytykowana przez część filmowej krytyki, która zwracała uwagę na to, że jak jest ten Banshee i on mówi, co myślą sobie ci bohaterowie, jaki jest nastrój i w ogóle, to że to nie zachęca twórców do eksperymentowania z językiem filmowym. Tak? Oni nie muszą na przykład jakichś dylematów wewnętrznych postaci oddawać wizualnie, no bo przyjdzie Banshee i powie wszystko, co tam się dzieje. Więc z tego względu instytucja Banshee była krytykowana przez progresywnych krytyków filmowych. Banshee niektórzy mieli tak wielki status w branży filmowej, że byli w stanie wymusić na producentach filmowych zrealizowanie filmów, które by pasowały do ich narracji, tak? Które by się komponowały w tym, w jaki sposób oni przemawiają. Banshee, chociaż jest instytucją, która teoretycznie zniknęła z japońskiego kina wraz z pojawieniem się dźwięku, później niż na Zachodzie, to ta instytucja jeszcze w jakimś stopniu żyje, ponieważ istnieją ludzie, którzy współcześnie się specjalizują w takiej narracji filmowej i oni występują na przykład podczas pokazów filmowych, a jednocześnie też ta narracja jest załączana na niektórych wydaniach DVD, Blu-ray i tak dalej, filmów niemych, które zostały zremasterowane, w przypadku których stworzono narrację od początku. Część komentatorów, komentatorek zwraca uwagę na to, że w zasadzie jedną z takich cech charakterystycznych japońskiego kina, przynajmniej części filmów, jest taki autorytatywny głos, obecny ich zdaniem właśnie w tradycji japońskich sztuk performatywnych, teatru bunraku, kabuki, ale później filmu. Więc my możemy oglądać późniejsze filmy, na przykład Samuraj Zabójca z 1965 roku i tam w finale bohater idzie z uciętą głową i my wiemy, że on, tutaj spoiler niestety, zabił własnego ojca, chociaż o tym nie wiedział, ale nam narracja z offu to jeszcze podkreśla takim właśnie głosem autorytatywnym, który z tej tradycji Banshee możemy sobie wywieźć. I proszę Państwa, dalej wyglądało to tak, że pojawiły się te filmy, o których wspominałem. Japończycy sobie mogą obejrzeć filmy z różnych zakątków globu, co wynikało w dużej mierze z praktyki biznesowej firmy braci Lumière, która polegała na tym, że bracia Lumière wysyłali swoich operatorów w różne zakątki globu, po części po to, żeby organizowali tam pokazy filmowe, po części po to, żeby próbowali sprzedać technologię filmową, ale oni sobie jednocześnie rejestrowali to, co widzieli. Filmy albo wysyłali do Lyonu, albo sami z nimi przyjeżdżali, one były wywoływane i trafiały do oferty firmy braci Lumière. I proszę Państwa, pierwsze filmy, jakie zarejestrowano w Japonii, to nie były produkcjami zrealizowanymi z myślą o lokalnej widowni, tylko widowni zagranicznej, bowiem na zlecenie braci Lumière w różnych okresach pracowali trzej operatorzy. Dwaj z nich przybyli z Francji, jeden był lokalny na kontrakcie, to byli François Constant Girel i Gabriel Weir z Francuzów. Z Japonii był to Tsunekichi Shibata, fotograf zawodowy, przez pewien czas pracował w takim wielkim domu handlowym w zakładzie fotograficznym. Oni sobie zrealizowali łącznie 33 filmy i są one dosyć różnorodne. Shibata realizował w zasadzie scenki uliczne, François Constant Girel różne filmy, co mu tam wpadło w oko. Przy okazji on pracował teoretycznie na zlecenie braci Lumière po części na zlecenie Inabaty. Miał tam mu, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć pokazy filmowe, tylko że Inabata narzekał, że w zasadzie przyjechał ten François Constant Girel, miał nam robić pokazy filmowe, mówić nam, jak ta technologia filmowa działa. On sam się na tym nie znał. W ogóle potraktował to jako wakacje, sobie chodził po mieście i nam nie organizował pokazów. Co może tłumaczyć, dlaczego zarejestrował 18 filmów. A Gabriel Weir, który trafił później do Japonii z myślą o sprzedaży technologii filmu kolorowego, 10. I to głównie gejsze. Więc Weir nam pokazywał obraz takiej no, przede wszystkim egzotycznej, kobiecej, wyobrażonej tak naprawdę już w dużej mierze na tamtym etapie Japonii. A Girel różnie. Jakieś posiłki rodzinne, Inabaty, udawane, most, przyjazd pociągu, bo przyjazdy pociągu były pewnym formatem wówczas realizowanych w różnych miastach, czy na przykład scenki z japońskiego teatru. I dzieje się, proszę Państwa, później bardzo szybko tak, że ci panowie, którzy sobie te technologie filmowe sprowadzili, rezygnują z tego i pojawia się nowe pokolenie, powiedzmy, no rocznikowo to może nie byli dużo młodsi, ale już myśleli troszkę inaczej o branży filmowej, bo to już nie ludzie z handlu, ale ludzie zajmujący się po części też rozrywką. Na przykład Einosuke Yokota, który wcześniej prowadził
taką halę widowisk, gdzie pokazywał m.in. rentgen i Nabata oddał mu cały swój sprzęt, więc on się zajął produkcją filmową. Inną postacią bardzo ważną był ten pan, Kenichi Kawaura. On z kolei był szefem, tam wszedł przez małżeństwo, ale był szefem firmy Yoshizawa Shoten, która sprzedawała m.in. latarnie magiczne, eksportowała ukiyo-e, czyli te drzeworyty japońskie, więc to był taki biznes, ale nastawiony już na działalność taką, powiedzmy, bardziej około artystyczną. Tak? On przy okazji miał zespół operatorów latarni magicznej, którzy jeździli po Japonii i organizowali pokazy. Więc wystarczyło, znaczy ja to mówię tak, że wystarczyło. To było skomplikowane operacyjnie, ale jednak dużo łatwiejsze niż uczenie się od podstaw, więc wystarczyło podmienić latarnie magiczne na projektory i w zasadzie metoda, organizacja pracy była podobna, więc on tak szybko mógł rozwinąć działalność swojej firmy. Na początku, tak jak mówiłem, filmy w Japonii realizowano z myślą o rynkach zagranicznych, ale już w 1898 pojawiły się pierwsze filmy tworzone z myślą o lokalnej widowni i w zasadzie miało to charakter aktualności filmowych, czyli takich, powiedzmy, a la reportaży w uproszczeniu, zapisów walk sumitów, które się cieszyły dużą popularnością. Przy okazji dzięki Benshi oglądanie takich filmów naprawdę mogło wywołać efekt. Nie była to pełna imersja, ale starano się oddać doświadczenie turnieju, bowiem Benshi zapowiadali zawodników, którzy zaraz się pojawili na ekranie, na zarejestrowani na taśmie filmowej. No i przy okazji zaczęto też rejestrować fragmenty spektakli teatralnych. Przede wszystkim ten film jest tutaj istotny, Oglądanie jesiennych liści klonu z 1899 roku. Film, w którym wystąpili dwaj czołowi, w zasadzie dwóch stop trójki ówczesnych aktorów Teatru Kabuki, Danjuro Ichikawa IX i Kikugoro Onoe V. Ciekawe jest to, że ten film zarejestrowano, ale Danjuro Ichikawa IX wcale nie był szczególnie zachwycony tą myślą. On jako artysta Teatru Kabuki, jeszcze całkiem świeżo uznany przez władzę za edukatora, uważał, że te filmiki to są jakieś głupoty, taka rozrywka dla dzieci, plebsu i w ogóle nie warto się tym zajmować. Kiedy pojawił się pomysł, by w teatrze, w którym występował, wyświetlono filmy, no to on się miał unieść gniewem i zakrzyknąć do menadżera, że w momencie, w którym się pojawią te ruchome fotografie, to będziecie musieli wziąć i zeskrobać deski sceny, zanim moja stopa tam ponownie powstanie. Więc nie był zbytnio zainteresowany w ogóle filmem i dał się przekonać, niektórzy powiedzieliby pewnie, że zbałamucić poprzez odwołanie do ego, bo jego menadżer mu powiedział, że jakby się go zarejestrowało, tak, jego występ teatralny, to przyszłe pokolenie mogłyby oglądać wielkiego aktora Danjuro Ichikawy IX nawet po jego śmierci. I Danjuro stwierdził, że że to rzeczywiście został przekonany, wystąpił w filmie, ale co jest istotne, pierwszy raz ten film zobaczył dopiero po pół roku. Filmu nie wyświetlano, wprowadzono go na ekrany dopiero, ekran konkretnie jeden, latem 1903 roku, czyli 3,5 roku od chwili powstania, kiedy to Danjuro miał wystąpić w Osace, ale się rozchorował i nie mógł przyjechać, to wtedy stwierdził, że wyślemy film. To będzie taka namiastka mojego występu, że pokażemy tym ludziom film. Ten film został ponownie wprowadzony na ekrany w 1907 roku i dał taki impuls do rozwoju filmów opartych na spektaklach kabuki. Tu mam taki uroczy cytat z Tsunekichiego Shibaty, jak on mówił, jak ten film zrealizowano, że tego ranka wiał porywisty wiatr. Zdecydowaliśmy się kręcić na małej zewnętrznej scenie na tyłach Kabuki-za, czyli tego teatru, gdzie występował Danjuro. Scena przeznaczona na przyjęcie herbaciany. Szybko przygotowaliśmy scenę, cały czas bojąc się, że Danjuro może nagle zmienić zdanie. Zdecydował szybko, to mógł się szybko rozmyślić. I ze względu na silny wiatr, wszyscy pracownicy obsługi teatru oraz jego menadżer trzymali malowane tło, żeby nie odleciało. Danjuro, grający księżniczkę Sarashinę, miał tańczyć z dwoma wachlarzami. Z powodu wiatru popełnił jednak niespotykany jak na niego błąd i wypuścił z ręki jeden z tych wachlarzy, ale tam już wszyscy wiedzieli, że Danjuro jest wrażliwym człowiekiem, więc stwierdzono, kręcimy. I to zostało zachowane na ekranie. Proszę Państwa, co jest istotne, to jest to, że film Oglądanie jesiennych liści klonu jest filmem opartym na sztuce tanecznej. Fabuła sztuki jest bardzo prosta. Wygląda tak, że mamy wielkiego wojownika, który przybywa w górę, niby żeby się oddać Momijigari, czyli takiej rozrywce polegającej na tym, że się przyjeżdża i patrzy, jak liście klonu jesienią opadają.
Tam spotyka służki jakiejś wysoko urodzonej damy. One zdradzają mu, że to jest księżniczka. Poją go tam pojami, jedzeniem. Księżniczka stara się natańczy talerz z wachlarzami. Nasz wojownik zasypia i w nocy, kiedy śpi, odwiedza go bóstwo gór, które nie może go obudzić, więc co robi to bóstwo? Zaczyna tańczyć, mając nadzieję, że tego wojownika obudzi. I tak się istotnie dzieje. Bóstwo gór oddaje mu miecz, bo dowiaduje się, że ten wojownik tak naprawdę przybył tam zabić demona, który grasuje. I on dobrze wie, że ta księżniczka to nie jest wcale żadna księżniczka, tylko demon. I później walczy z tym demonem, pokonuje go. I z całego tego sztuki tanecznej, która i tak jest skoncentrowana na tańcu, ze względu na to, że te filmy były wówczas krótkie, zarejestrowano 3 tańce. Księżniczki, która nie jest księżniczką, później bóstwa góry i w końcu taneczną walkę finałową. Zwróćcie Państwo uwagę, co tutaj się dzieje. Mamy malowane tło, mamy to frontalne ustawienie kamery, która w zasadzie jest widzem w najbardziej niby dogodnym miejscu na scenie. Mamy taniec, który jest wykonywany tak, jak byłby wykonany w teatrze i przy okazji mamy pomocnika, który w ramach tej konwencji jest niewidoczny. Tam nie ma tej postaci. My go widzimy, no bo tutaj tak naprawdę nie chodzi o jakąś iluzję brania udziału w tej sytuacji odtwarzanej w tym spektaklu, tylko my mamy tutaj nie wchodzić w ten fikcjonalny świat, tylko mieć pełną świadomość tego, że obcujemy z zapisem spektaklu teatralnego. I kino japońskie sobie w takiej formie, powiedzmy, dosyć prostej z naszej perspektywy funkcjonowało. Mamy też pierwsze dokumenty. Bardzo dużym przedsięwzięciem był film, który został nazwany, w zasadzie zbiór filmów, Wielkie ruchome fotografie z incydentów w północnych Chinach. Chodziło o to, że w 1900 roku do walki z powstaniem bokserów, które wybuchło w Chinach, przystąpiła koalicja 8 państw, potęg europejskich i Japonii, która to powstanie stłumiła. I Kenichi Kawaura wysłał tam część operatorów Yoshizawa Shoten, żeby zarejestrowali sobie rzeczy, które się dzieją w tych odległych Chinach. I tutaj mogą Państwo zobaczyć reklamę pokazów obiecującą zbyt wiele tego filmu z 1900 roku, bo zwróćcie Państwo uwagę, że oczywiście mamy te flagi, w tym japońską, wraz z wielkimi państwami. Mamy jakieś armaty, które strzelają, wybuch, buch i lecą tej głowy, nogi urwane, tutaj ktoś pada i proszę Państwa, to jest coś, co absolutnie się tam nie miało prawa znaleźć. Tak? To było niewykonalne, żeby takie widoki zostały utrwalone na filmie. Ten film się nie zachował, zachowały się natomiast fotografie tej samej ekipy wykonane przez nią w terenie. No i to po prostu były materiały, które zarejestrowano, że żołnierze idą, żołnierze obozują, że mamy drzewa w Chinach, budynki w Chinach, obóz wojskowy, ale technologia filmowa wówczas nie pozwalała na zarejestrowanie faktycznych walk. Jednakże to, co się tutaj wydarzyło, proszę Państwa, było pewnym precedensem, powiedzielibyśmy, bowiem rozwój branży filmowej w Japonii zintensyfikował się już w czasach wojny Japonii z Rosją w latach 1904-1905. Wówczas było ogromne zapotrzebowanie na całym świecie tak naprawdę, żeby udokumentować w jakiś sposób te starcie małej Japonii i wielkiego Imperium Rosyjskiego i przystąpiono do realizacji filmów na ten temat. Filmów różnych, zazwyczaj to były tak zwane fałszywe kroniki wojenne, ale czasami rejestrowano rzeczywiście żołnierzy na przykład pod Port Arthur czy żołnierzy odbywających jakieś szkolenia. I tutaj ciekawostka, tam już działało 12 operatorów filmowych z Japonii i tutaj mogą sobie Państwo zobaczyć zdjęcie dwóch, kiedy to Kyutaro Ito i Shinichi Kuboi, czyli japońscy operatorzy Kawaury, zostali ujęci przez Rosjan, ponieważ za bardzo pobiegli z tymi kamerami na tereny zajęte przez siły wroga. Bardzo wiele filmów, które wyświetlano, to były tak naprawdę fałszywymi kronikami filmowymi, które tylko udawały, że ukazane są autentyczne starcia. Realizowano je we Francji, w Wielkiej Brytanii, w USA, również w Japonii, ale to ogromne zainteresowanie tym konfliktem sprawiło, że ci przedsiębiorcy filmowi, dla których zazwyczaj film był tylko jeden z biznesów, stwierdzili, że W sumie, ludzie chcą oglądać. I jak jeszcze wcześniej niespecjalnie na przykład byli zainteresowani tworzeniem kinoteatrów, czyli miejsc, gdzie stale byłyby wyświetlane filmy, no bo uważano, że no, ludzie raz przyjdą, raz nie przyjdą, że będzie taki film, siaki. To nie jest w zasadzie coś, co trzeba inwestować przesadnie, bo to za 2 lata może być po filmie. I w czasie tej wojny stwierdzili, że jednak nie, że jednak widownia chce oglądać filmy. Bardzo specyficzne na tym etapie, ale pojawiła się myśl, że to medium ma przyszłość i zaczęto rozbudowywać infrastrukturę. Między innymi zaczęto tworzyć pełnoprawne studia filmowe, takie, jakie funkcjonowały na Zachodzie.
Kawaura wybrał się do USA w 1906 roku, w 1907 wrócił i stwierdził, że warto byłoby w Japonii zbudować pełnoprawne studio filmowe, takie jak widział w Stanach. Wtedy też za jego przykładem poszły inne przedsiębiorstwa filmowe, które pootwierały swoje własne studia. Zaczęto rozbudowywać infrastrukturę, powiedzielibyśmy, kinową, czyli kinoteatry. Tu mogą sobie Państwo zobaczyć, jak się radykalna zmiana dokonała w przeciągu 2 lat. Szczęśliwie się zachowały fotografie i pocztówki przedstawiające ten sam zakątek w różnych okresach. I tu mogą Państwo sobie zobaczyć kino Taishokan, a za nim jest kinoteatr Sekaikan. To jest 1908 rok. Taisho relatywnie duży, Sekai mały i nagle zaczynają się ścigać. 1909 rok, kto będzie większy? 1910 i te kina wyglądają już tak, więc one się aż tak nie zmieniły do lat 20. Mamy w końcu zainteresowanie tym, żeby stworzyć kinoteatry, miejsca, gdzie będzie można było wyświetlać filmy. Tutaj z kolei Asakusa, Centrum Filmowe Japonii. Mogą sobie Państwo zobaczyć, jak to wyglądało, że można było się przejść ulicami, a tam były teatry, kinoteatry, reklamowe banery, piękne malunki przedstawiające sceny na przykład z filmów czy ze spektakli i tego typu rzeczy. Następuje też rozwój produkcji filmowej. Zwróćcie Państwo uwagę, 1908 rok to już jest ta intensyfikacja, ale powstaje gdzieś tam, historycy, historyczki nie mogą się doliczyć, ale od 50 do 80 filmów. 1909 około 140, 1910 około 300, 1911 około 400. Nagle w Japonii zaczyna powstawać kilkaset filmów rocznie. W bardzo szybkim tempie, do tego stopnia, że Kino dla Wszystkich w 1935 roku polskie czasopismo odnotowało ze zdziwieniem, że 570 filmów produkuje Japonia, proszę Państwa, 570. W Polsce wówczas to było około 30 filmów rocznie, więc jest szok poznawczy, ale wcale to nie musi tak naprawdę oznaczać, jak się robi dużo filmów, to one są dobre, tak? Wręcz przeciwnie, krytyka ówczesna zwracała uwagę na to, że filmy się robi na prędkości, żeby po prostu wprowadzać kolejny film do kinoteatru co 10 dni, tak? No bo o ile my żyjemy w tym trybie zmiany repertuarowej dokonywanej raz w tygodniu, w piątek, to w Japonii w tamtym okresie zmieniano repertuar w kinie co 10 dni. Więc wyglądało tych filmów całkiem sporo i proszę Państwa, pojawiają się ci dwaj panowie, oni są bardzo, bardzo, bardzo ważni, bowiem zaistniało coś takiego jak profesjonalna branża filmowa. Wcześniej filmy robiono na tej zasadzie, że byli jacyś aktorzy w teatrze, pytano ich na przykład, czy chcieliby coś odegrać, przychodził człowiek, który był operatorem. Tutaj pojawiają się postaci, które stają się po pierwsze reżyserami, a po drugie gwiazdami filmowymi. Shōzō Makino był właścicielem i menadżerem takiego teatru w Kyoto, raczej takiej niższej kategorii i pewnego razu w 1908 roku przybył do niego Einosuke Yokota i zaproponował mu, żeby realizował dla niego regularnie filmy na podstawie spektakli kabuki. No bo to jeszcze było to myślenie, że jak jest menadżerem teatru, przy okazji tam wystawia coś, no to da się mu kamerę i będzie to wszystko kręcił. Tak? Nie myślano wówczas jeszcze w tych kategoriach, że to jednak jest trochę inny zestaw umiejętności, ale Makino szybko się uczył. W 1909 roku nawiązał współpracę z tym panem, z Matsunosuke Onoe. To był gwiazdor, znaczy gwiazdor to jest może nadużycie, chociaż nie, to była gwiazda, ale takiego niższego formatu teatru kabuki, raczej taki drugo, trzeciorzędny, nie mający szansy na awans, na te topowe pozycje w ściśle schierarchizowanym systemie japońskiego teatru kabuki. On zrazu był niechętny do angażowania się w filmy, no bo uważał, że sztuka to jest teatr, a nie jakieś tam filmiki. Makino go przekonał w ten sposób, że powiedział mu, że jak w dzień będziesz robił u nas filmy, to wieczorami będziesz grał w tym teatrze i on się przekonał, ale szybko mu przeszło. Zaczął występować już głównie w filmach i on osiągnął taki status gwiazdorski, ja tego dotowałem, że u szczytu jego kariery, czyli druga dekada XX wieku, w Asakusie działały 3 kina, słownie 3, w których wyświetlano równolegle 3 filmy z Onoe i co 10 dni każdy kin otrzymywało nowy film z jego udziałem. To znaczy, że on występował przeciętnie w 9 filmach miesięcznie. Onoe przy okazji wykształcił taki dynamiczny styl gry, akcentujący, powiedzmy, taką fizyczność. Nie do końca spotykany w teatrze kabuki, ponieważ w teatrze kabuki walki były bardzo stylizowane. Ruchy były powolne, ciosy markowane, poza pewnymi nurtami teatru kabuki, gdzie to było dynamiczne, realistyczne, ale że tak się wyraża, jakkolwiek nie lubię tego słowa, mainstreamowe kabuki, to była pełna stylizacja tej walki. Natomiast on już zaczął działać mocno fizycznie, szybko się ruszał, skakał i tak dalej. Przy okazji Makino
bardzo dobrze rozpoznał pewne możliwości filmu jako medium, które pozwala nie tylko na po prostu uchwycenie czegoś, ale manipulowanie technologią filmową. Więc Onoe wcielał się głównie w takie postaci ninjów, tak, czy wielkich wojowników obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami. Więc co robiono? Na przykład, kiedy robiono bardzo dynamiczne sceny walki, że tak poskaczę sobie, to je kręcono, odgrywano w zwolnionym tempie, bo zakładano, że jak się rozpisze operatorowi projektora w kinie, żeby przyspieszyć, to on w tym momencie będzie szybciej wyświetlał ten film, więc te ruchy będą 2-3 razy szybsze. Wystąpiła projekcja wsteczna, która polegała na tym, że rejestrowano jakiś materiał i wyświetlano go od tyłu, co polegało na tym, że nie zrobię tego, a mógłbym, ale nie zrobię, że na przykład mógłbym wejść na ten stół, zeskoczyć z niego i jakbyśmy to puścili od tyłu, to by wyglądało, że mam takie wielkie umiejętności ninja, że wskakuję na ten stół, tak? Nie mam niestety, ale mógłbym mieć w filmie, bo film się rządzi swoimi prawami. Mamy trik stopowy, czy takie znikanie, pojawienie się, teleportacja, transformacja, zdjęcia nakładane i tak dalej. Jest film dostępny na YouTubie, chyba nawet legalnie, z Onoe z 1921 roku, bohaterski Jiraiya, czyli Jiraiya the Hero, gdzie można sobie obejrzeć takie właśnie popisy, trochę akrobatyczne, ale bardziej te trikowe Onoe, i to bardzo może wywołać skojarzenia z japońskimi animacjami współczesnymi, na przykład jakichś o ninjach. Może nie takimi współczesnymi, bo ja mam już swoje lata, ale to jest takie jakby Naruto tylko na żywo z aktorami, którzy sobie tam występują. Niezwykłe transformacje. Jiraiya był bohaterem, który miał magiczną moc ninja polegającej na to, że zmieniał się w wielką żabę. I to tam jest w tym filmie. Trik stopowy, ona znika, pojawia się żaba, która jest poruszana za pomocą sznurków i tak dalej. Więc były to rzeczy pełne efektów specjalnych. Shibukawa Bangaro, Onoe walczy z wielkim pająkiem, który właśnie wygląda tak, jak wygląda. I w sumie lepiej wygląda, jak się nie rusza, bo jak się rusza, to trochę mało dynamicznie, ale to też można sobie online obejrzeć ten film. Polecam w razie czego, jeśli Państwo macie ochotę zobaczyć, jak wyglądały blockbustery. O, blockbustery to jest dobre słowo, japońskie z początku trzeciej dekady XX wieku. Przy czym to i tak był okres schyłkowy dla tej formuły. Krytyka uznawała te produkcje za takie już archaiczne, raczej dla dzieci, z czym się Makino specjalnie nie krył. I uznawano, że no, to byłoby dobre tak 10 lat temu, a teraz powinniśmy się bardziej jednak zainspirować tymi zachodnimi rozwiązaniami formalnymi. Można na przykład montaż tam wprowadzić, bardziej rozbudowane zbliżenia i tak dalej. Skupmy się na tej postaci, proszę Państwa. Jest to Tejiro Tachibana, aktor. Aktor, który tutaj jest w stroju kobiecym, ale to nie wynikało, proszę Państwa, z tego, że w ramach fabuły filmu Pół życia młodej kobiety, jakiś mężczyzna przebiera się za kobietę, tylko to wynikało z tego, proszę Państwa, że branża filmowa japońska zaadaptowała sporo takich instytucji, rozwiązań, pomysłów z teatru. Nie jest prawdą, że oni szczególnie chętnie adaptowali spektakle teatralne, bo na tym etapie uważano, że spektakle kabuki są archaiczne, niezrozumiałe dla sporej części widowni, że bardziej adaptowane takie przygodowe opowieści Kodan. Więc jak ktoś Państwu mówi, że wczesne kino japońskie było silnie związane z teatrem, to prawdopodobnie nie ma za bardzo pojęcia, co tam się tak naprawdę działo, bo było związane instytucjonalnie w stopniu marginalnym. Większość aktorów kabuki, teatru, tych uznanych, nie chciało mieć już nic wspólnego z filmem na tym etapie i nie adaptowano tak naprawdę spektakli teatralnych, sztuk teatralnych, tylko powieści, czy właśnie te opowieści Kodan. One miały często tych samych bohaterów, co spektakle teatralne, ale to nie było to samo, więc to jest bardzo istotne. Natomiast na poziomie, powiedzmy, takich praktyk sprzyjających efektywnemu robieniu sobie kina, filmów, produkowania, to sięgano po pewne konwencje teatralne, na przykład bardzo wyraźna, hierarchiczna struktura zespołu aktorskiego. Finalnie to doprowadziło do podobnego zjawiska jak w Stanach, system gwiazdorski, ale to wynikało z tego, że zakładano, że nasza trupa filmowa musi być jak trupa teatralna. Musimy mieć stałego człowieka do ról dynamicznych, silnych mężczyzn, stałego człowieka do ról takich młodych chłopaków, stałego człowieka do ról kobiecych i tak dalej, i tak dalej. I sięgnięto po praktykę nazywaną Oyama, Onnagata, która funkcjonowała w teatrze historycznym, tradycyjnym japońskim teatrze kabuki. Mianowicie aktorzy wcierali się w rolę kobiece. Teatr nowoczesny, inspirowany pewnymi rozwiązaniami zachodnimi, zezwalał już na tym etapie na to, żeby na deskach teatru występowały kobiety. W teatrze kabuki jednak kobiety były, no, praktycznie nie istniały poza drobnymi takimi trupami niezinstytucjonalizowanymi w dużym stopniu.
Więc zaadoptowano tę praktykę obsadzania mężczyzn w rolach kobiecych, ale to nie do końca dlatego, że to dziedzictwo teatru było tak silne w Japonii, tylko po prostu tutaj często odgrywały istotną rolę te względy praktyczne, no bo stwierdzono w części wytwórni, że szukać te aktorki, szkolić te kobiety, żeby występowały w filmach, to długo potrwa, one nie mają statusu jeszcze tego. Lepiej wsięgnąć w jakichś mężczyzn, którzy to odgrywają tę rolę już od kilku lat, kilkunastu, znają się na tym, po co mamy kombinować z tymi kobietami na ekranie, skoro możemy zrobić na prędkości, po szybkości sobie mężczyzn w rolach kobiecych. No oczywiście ta tradycja, sympatia widowni do tego typu praktyk też odgrywała istotną rolę. Kiedy pojawiły się progresywne, że tak się wyrażę, wytwórnie filmowe w Japonii, progresywne w tym sensie, że nie, że jakieś postępowe idee w filmach przedstawiały, ale progresywne pod tym względem, że próbowano adaptować pewne rozwiązania filmowe zachodnie, no to wówczas te przedsiębiorstwa filmowe już w punkcie wyjścia odrzucały ideę Oyama / Onagata. Kiedy w 1920 roku została utworzona wytwórnia Shochiku, funkcjonująca wcześniej jako taki zbiór trup teatralnych, to tam już w manifestie opublikowanym w okazji założenia tej wytwórni stwierdzono, że my robimy kino progresywne, postępowe, nowoczesne i u nas nie będzie mężczyzn w rolach kobiet. Ale konkurencyjna wytwórnia Nikatsu, która była bardziej konserwatywna na wielu różnych płaszczyznach, w tym też materii filmowej, trzymała się tych ról kobiecych odgrywanych przez mężczyzn do lat 20. bez żadnego pomysłu, myśli, żeby z nich rezygnować. Dopiero w 1923 roku podjęto decyzję, że jednak trzeba wprowadzić aktorki w miejsce tych Oyama, Onagata, co po części wynikało z tego, że po pierwsze zauważono, że te filmy z kobietami cieszą się popularnością tej konkurencyjnej wytwórni, a po drugie, proszę Państwa, coraz istotniejszą rolę w japońskim filmie zaczęły odgrywać takie kwestie jak na przykład zbliżenia. I jeśli mamy taki plan i mamy tego Tejiro Tachibane uznawanego za wybitnego Oyamę, to można stwierdzić, że tak, no kobieta. Natomiast kiedy były zbliżenia już na twarze, to coraz wyraźniejsze dla widowni stawało się, że no nie do końca. Z tej tradycji Oyama zrezygnowano na początku lat 20., ale istniały również inne praktyki, powiedzmy, teatralne, parateatralne, funkcjonujące w japońskiej branży filmowej. Między innymi, proszę Państwa, Kiyosaku. Kiyosaku, czyli konkurencyjna praca, konkurencyjna produkcja, to polegało na tym, że w teatrach wystawiano w tym samym czasie, w konkurencyjnych teatrach, spektakle oparte na tym samym materiale źródłowym. Więc ktoś, kto był miłośnikiem kabuki, mógł sobie pobiec do jednego teatru, zobaczyć, jak na przykład Chushingure, czyli tę opowieść o 47 rodzinach, odgrywają w tym teatrze ci aktorzy, po czym następnego dnia pójść do innego teatru i zobaczyć, jak inni aktorzy odgrywają te same role i mógł sobie porównać. I branża filmowa, proszę Państwa, to przejęła i naprawdę dochodziło do takich sytuacji, że można było się po tej Asakusie, czyli po tej dzielnicy Tokio przejść i w jednym teatrze byli historia 47 rodzinów wytwórni Nikatsu, a 35 metrów dalej historia 47 rodzinów w wykonaniu wytwórni Toa na przykład. I z tej praktyki zrezygnowano jednak, ale też dosyć późno, bo jeszcze w latach 50., 60. pojawiały się tego typu przedsięwzięcia. Bardzo ciekawą, relatywnie świeżą jest rzecz z 1994 roku, kiedy to dwie wytwórnie Toho i Shochiku wprowadziły na ekrany kin dwa filmy adaptujące właśnie wspominaną historię 47 rodzinów. Jeśli Państwo niekoniecznie znacie ją w wydaniu stricte japońskim, to być może kojarzycie taki film z Keanu Reevesem przed kilku lat. 47 wasali chce się zemścić za ich władcę, którego skazano na popełnienie samobójstwa. Przy czym to jest o tyle ciekawe, że Kiyosaku się starano jakoś wyróżnić, odróżnić od siebie te produkcje, więc 47 Roninów w reżyserii Kona Ichikawy to jest taka no, bez kombinowania przesadnego adaptacja tej historii 47 Roninów. Natomiast Chushingura, Duch z Yotsui, którą wyreżyserował Kinji Fukasaku, ten film polegał na tym, że pożeniono ze sobą dwie bardzo popularne historie wystawiane na deskach teatru, a później w filmach, mianowicie ten Chushingure, czyli historię 47 Roninów i historię o duchu z Yotsui. Co też fajnie grało z historią teatru japońskiego, bo teatr kabuki miał również do siebie to, że rzadko wystawiano sztuki w całości. Zazwyczaj jednego dnia grano po 1, 2, 3 akty z kilku różnych sztuk, więc zdarzało się, że opowieść o 47 rodzinach na dyskach teatru wystawiano naprzemiennie ze scenami z Yotsue Kaidan, czyli historii o duchu Zetsui.
Proszę Państwa, w tym okresie wczesnym funkcjonowania japońskiej kinematografii już wykształcił się taki bardzo, 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 bardzo wyraźny podział na dwa typy produkcji. Jidaigeki i Gendaigeki. Współcześnie się to określa w ten sposób, czyli filmy historyczne i filmy współczesne. Współczesne to były te, których akcja się rozgrywała po 1868 roku. Wcześniej stosowano w odniesieniu do tego nazwy Kyuha i Shimpa. Shimpa to była nazwa z jednej strony pewnej tradycji teatralnej, nowej, otwartej na wzorce zachodnie, ale jednocześnie były to, proszę Państwa, takie bardzo melodramatyczne wyciskacze łez, które były kierowane głównie do kobiecej widowni. I idąc śladem części filmoznawców, wymyśliłem sobie wzór, który absolutnie jest bezsensowny. To tak nie działa matematyka ani w nic, ale ja sobie to nakreślam w taki sposób, że mamy w tej historii jakąś tragedię, która spotyka kobietę. I później drugą tragedię, trzecią, czwartą. I tych tragedii jest bardzo dużo i w końcu jest finał, kiedy ona zazwyczaj, i to nie byłby spoiler dla widowni jej japońskiej, umiera. I ja wybrałem dla Państwa przykład filmu Biała nić wodospadu w reżyserii Kenjiego Mizoguchiego. Wygląda, proszę Państwa, tak, że mamy popularną artystkę, która wykonuje wodny taniec. Tak, wiem jak to brzmi, ale to była taka sztuka performatywna, która polegała na tym, że no co tutaj Państwo sobie mogą zobaczyć, że woda się lała, układała się w finezyjne mniej lub bardziej wzory. Więc ona jest popularną artystką i zakochuje się w młodym mężczyźnie. Postanawia pomóc mu ukończyć studia, bo ma nadzieję, że w przyszłości ten się z nią ożeni, proszę Państwa. Ona jest osobą bardzo uczciwą, wysyła temu studentowi pieniądze do Tokio, gdzie on sobie te nauki pobiera. Jednocześnie ona wspiera członków swojej grupy, która nie może w czasie zimy występować. Więc ona na pieniądze, niewiele, wysyła temu studentowi, jeszcze wspiera innych ludzi. Więc jest dobrą osobą. I pewnego dnia, by wspomóc ukochanego, oddaje się ta artystka lichwiarzowi w zamian za pieniądze, za 300 jenów. Więc już jest pierwsza tragedia, że ona musi się oddać temu lichwiarzowi za pieniądze. Ale, proszę Państwa, w drodze do domu zostaje okradziona z tych pieniędzy. Druga tragedia, więc tragedia się intensyfikuje. Ona wraca do tego lichwiarza i dojdzie do szamotaniny, śmiertelnie go godzi nożem. Więc trzecia tragedia, że zabija człowieka. I proszę Państwa, myślicie, że to jest, że się działo źle? O, nie, 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 jeszcze będzie lepiej, bo ona zabiera te pieniądze, przekazuje jej ukochanemu, ale zostaje ujęta i staje przed sądem. Mija już, proszę Państwa, jakiś czas, więc pewnie się domyślacie, że ten student coś tam studiował i tak to było prawo. I proszę Państwa, okazuje się, że prokuratorem, który ma zająć się jej sprawą, okazuje się ten jej ukochany i ta kobieta wymusza na nim, by ją skazał, żeby dążył do skazania i podczas tego procesu, kiedy zeznaje, odgryza sobie język i umiera tam, popełnia samobójstwo. A ten słaby mężczyzna, wiecie Państwo, co robi? Nie może tego znieść i strzela sobie w głowę nad mostem. I tego typu filmy, proszę Państwa, funkcjonowały sobie do pewnego wydarzenia, którym była trzęsienie ziemi w rejonie Kanto w 1923 roku. Państwo w ramach tego semestru mówicie sobie o filmach, które powstały do mniej więcej przełomu dźwiękowego. W przypadku filmu japońskiego przełom dźwiękowy jest mniej istotny niż to trzęsienie ziemi. Bowiem wówczas dochodzi do rozwinięcia pewnej idei wytwórni sieci. Rozwija się ten gatunek, który sygnalizowałem na początku i fajnie dojdziemy do złodziejaszków w ostatnich minutach tej prelekcji. Siomingeki. Gatunek filmu współczesnego, w którym przedstawiane są losy zwykłych ludzi wywodzących się z niższej klasy średniej i to zazwyczaj w takiej formie skrawków życia. Tam nie ma wyraźnej intrygi. Jak Państwo będziecie oglądać sobie dzisiaj złodziejaszków, to zwróćcie uwagę, jak to wszystko jest tam płynne, tak? Że tam niby jakaś ta główna nić fabularna jest, ale to w zasadzie bardziej takie skrawki życia momentami. Taka słodko-gorzka tonacja, radości i smutki dnia codziennego się tutaj będą działy. I ta formuła się rozwinęła właśnie po tym wydarzeniu, bowiem podczas tego trzęsienia ziemi w regionie Kanto zostało nim dotknięte Tokio, zniszczone zostało 2/3, około 100 tysięcy ofiar śmiertelnych wystąpiło, 3 miliony ludzi straciło dom i pojawia się ten pan, Shiro Kido. On był świeżo mianowanym szefem wytwórni Kamata w Shochiku i on stwierdza coś takiego, że przecież ci ludzie tyle wycierpieli. Tyle wycierpieli przez to trzęsienie ziemi w regionie Kanto. Jak my możemy im dawać te kolejne shimpa, gdzie wszyscy płaczą, są nieszczęścia, w ogóle się odechciewa żyć? Dajmy im nadzieję. Znaczy nie, że jest bardzo wesoło, jest tak słodko-gorzko, tak? Ale nikt sobie nie odgryza języka na sali sądowej, kiedy go oskarża partner i tak dalej.
Więc Kido wymyślił takie określenie smak Kamata od nazwy studia w ramach wytwórni Shochiko i on mówił coś takiego, że istnieją dwa sposoby postrzegania ludzkości. Radosny i ponury. Ten drugi nie jest odpowiedni. Nie, zwłaszcza po tym czasie ziemi w Kanto. W Shochiko preferujemy spojrzenie na życie w sposób ciepły i przepełniony nadzieją. Wywołanie w naszych widzach rozpaczy byłoby niewybaczalne. Podstawą naszych filmów powinno być bawienie widzów. Tak? Oczywiście tam były dramaty, były łzy, ale to było odejście od tego modelu Shimpy, o którym mówiono, że w przypadku Shimpa obowiązywał test chusteczki. Czy film jest dobry, czy zły. To polegało na tym, że jak się wchodziło do kina, tak jak Państwo wchodzicie, była jakaś ta chusteczka i jak się kończył film i ona była sucha, znaczy to był zły Shimpa. Powinna być mokra. Powinna się płakać cały seans. A Kido powiedział, że nie po tym trzęsieniu ziemi i trzeba robić filmy, które będą mówić o ludziach takich jak my. Tylko ludzie tacy jak my, oczywiście byli, tak jak wcześniej zaznaczyłem, dosyć specyficzną warstwą społeczną, bo to nie byli proletariusze, tak? Ludzie tacy jak my, to była ta niższa klasa średnia, czyli ci, którzy najczęściej chodzili do kina, bo oni, proszę Państwa, mieli w tych filmach odnajdywać siebie. I to była idea zarówno Shomingeki, jak i tego smaku Kamata. I tak wyglądały te pomysły na Shomingeki. I obejrzymy sobie wspólnie Złodziejaszki i zastanowimy się, ewentualnie podyskutujemy, czy tam jest tak, jak sobie Kido wymarzył, czy jednak troszkę inaczej. I co ci tyle. Dziękuję.